Dzisiaj gościem Sterniczek jest pani profesor Magdalena Środa, filozofka i etyczka. I wobec tego, że jest tak dużo tematów pierwszego wyboru, to ja proponuję taką zabawę. Tak jak pani na egzaminach ze studentami w Instytucie Filozofii, nie wiem, w zasadzie tu nie wiem, czy oni losują tematy, nie? To ja bym poprosił, żeby pani wylosowała jedną karteczkę i przeczytała, na jaki temat będziemy rozmawiać. Ja to mam wrażenie, że jest dużo tematów, ale tak naprawdę jest jeden. I to widzę, kiedy czytam gazetę albo... No właśnie. Wylosowałam temat aborcja. Tak, jakie wspaniałe losowanie. No i oczywiście temat aborcja dotyka wszystkich innych, bo mamy taki jednolity pakiet tak na dobrą sprawę. Myśli pani, że tych też? Znaczy nie, no myślę, że jakby w tym szaleństwie jest taka wielka jednolitość. No, czy po prostu każda sprawa pasuje do drugiej sprawy. I po prostu temat aborcji być może jakoś współgra ze Smoleńskiem, Smoleńsk jakoś z Trybunałem Konstytucyjnym, to po prostu wszystko zachodzi jedno drugie i ma taką niezwykłą intensywność. Ja jak piszę felieton i lubię takie felietony na tematy filozoficzne, to myślę sobie, no nie, to kompletnie nie pasuje. Po prostu rzeczywistość stała się taką jedną wielką kulą i trzeba się do tej kuli jakoś odnosić, rzeczywistość polityczna. I nie można tak sobie dreptać obok. No ale jak pani profesor sądzi, jakby dlaczego wróciła ta sprawa? Czy to chodzi tylko o urodziny? Znaczy, Polski, chrzest, ja myślę, że tak, że to jest takie, tak jak w 93 mówiono, że ta ustawa, tak zwany kompromis, to jest prezent dla Jana Pawła II, który bardzo na to naciskał. Tak teraz mamy tę rocznicę i wydaje się, że trzeba dokonać jakiegoś aktu i ten akt rzekomo, którego celem jest ochrona życia najsłabszych, a tak naprawdę to jest po prostu akt jakiegoś totalnego barbarzyństwa. Myślę o tym projekcie rygoryzującym aborcję. No, że to będzie coś takiego, co uczci 1050-lecie chrztu naszego kraju. Więc oczywiście to jest przedziwne myślenie, ale ponieważ ono już miało miejsce w historii, to ja je właściwie akceptuję, bo nie ma żadnych powodów, na przykład zwiększonej liczby aborcji, nie ma żadnego faktu. No, poza tym, że są bardzo rozjechane te oficjalne i nieoficjalne doniesienia statystyki, nie prawda? Nie ma co wchodzić w statystyki. Jesteśmy krajem, który ma najniższy przyrost naturalny w Europie, to jest, zdaje się, w tych już poniżej 1,5. A jednocześnie mamy ogromne trudności zarówno z dostępem do środków antykoncepcyjnych, zerowa wiedza na temat edukacji seksualnej, zakaz aborcji, właściwie nieobecność praw reprodukcyjnych, no to te kobiety powinny rodzić. No bo nic nie wiedzą o tym, jak się zachodzi w ciąży, nie mają żadnych środków, no to by nie rodzić, nie rodzą. Dlaczego nie rodzą? No to są dwie odpowiedzi. Albo Polacy się przestali kochać w ogólności, to też jest zresztą możliwe. No albo po prostu istnieje podziemie aborcyjne, są otwarte granice. Ja mam jeszcze teorię trzecią, mianowicie, że jest bardzo dużo dzieciobójstw w naszym kraju. Co się dzieje z takimi kobietami, które są w niechcianej ciąży? Bo tam trzeba jeszcze dodać, że kategoria samotnej matki to jest kategoria również obyczajowo wykluczająca. No i oczywiście od czasu do czasu mamy takie przypadki. Dzieci zakopane w beczce, dzieci odnalezione gdzieś tam. Można powiedzieć, kobiety sobie jakoś radzą z tym problemem. Ja nie wykluczam, że Polska ze swoimi barbarzyńskimi pomysłami kolejnej rygoryzacji aborcji jest również barbarzyńska, co jest oczywiście konsekwencją tych wszystkich ustaw, że jest również barbarzyńska, jeśli chodzi o, w cudzysłowie, pozbywaniu się tego problemu. No ale to teraz jak do tego podejść? Czy jest pani zwolenniczką referendum w tej sprawie? Nie, no, czyli jestem realistką. Jestem realistką, chociaż sama zbierałam podpisy, to było, zdaje się, prawie 2 miliony zebraliśmy w 91 roku ze Zbyszkiem Bujakiem i Izą Jarugą Nowacką. W tej chwili tego referendum nie będzie, jedyna strona, która się zmobilizuje. Znaczy tak, ja powiem, że uczę od bardzo wielu lat i ponieważ uczę etyki, więc oczywiście rozmawiamy na tematy etyczne, problemy, które się pojawiają też w tym kontekście. I młodzi ludzie wychodzą rzeczywiście po szkole, coraz bardziej, powiedziałabym, zindoktrynowani. To znaczy, dawniej w ogóle taki temat jak straszliwe zło aborcji się nie pojawiał. Ale to znaczy, natomiast, że zauważa pani, że studenci, którzy trafiają... Deklarują.
są zwolennikami zakazu aborcji. Zakazu. I że przybywa tej młodzieży, tak? Tak, znaczy jak się pytam, jakie wartości cenią, to mówią, że życie, no może niekoniecznie, bo życie oddajemy za ojczyznę, więc ojczyzna ma większą wartość niż życie, ale to na pewno poczęte. Bo oni się tego nauczyli religii. Oczywiście jak trochę się dłużej porozmawia, no to ich relacje są różne, ich stanowiska są różne, argumenty też, ale oni się po prostu nauczyli, że warto albo trzeba, albo nie zaszkodzi zadeklarować czegoś. I ta deklaratywność też jest oczywiście widoczna w badaniach statystycznych, ale nie wiem jak to jest, czy to jest tylko deklaratywność, czy też no jest to przekonanie, że jest to bardzo ważna norma moralna, że aborcja jest największym złem. Notabene drugim wielkim złem jest homoseksualizm. To jest efekt 900 godzin katechezy. Jeśli chodzi o znajomość Biblii, to ona jest praktycznie zerowa. Więc ja jestem nie przeciwko referendum, ale uważam, że to jest kompletnie nierealne i nie wiadomo, co by z tego wyszło, dlatego że aktywność w tego rodzaju inicjatywach wykazuje oczywiście prawa strona, która jest zmobilizowana przez Kościół. To będzie na pewno w niedzielę, więc wiadomo, jakie będą rezultaty. No wiadomo też, kto ewentualnie ułożyłby pytania te referendalne. Nie, oczywiście to by musiało przejść przez Sejm i to by po prostu wyglądało absolutnie kuriozalnie. Natomiast ja jestem zwolenniczką liberalnej ustawy aborcyjnej. Znaczy liberalnej to znaczy takiej ale dokładnie... Ale liberalnej to znaczy... Aborcja na żądanie. Aborcja czyli nie tej ustawy, która teraz obowiązuje, która jest w zasadzie jakoś tak trochę fałszywie nazywana kompromisem aborcyjnym, no właśnie kiedyś, tylko zliberalizowanej, tak? Kiedyś Adam Szostkiewicz powiedział, że kompromisem w Polsce nazywa się to, czego aktualnie nie potępiają księża Zambony. No i to był taki kompromis, to żaden kompromis, po prostu żaden kompromis, zwłaszcza kiedy zobaczymy, jak to wygląda od strony faktycznej. To znaczy nie tylko od tego, jak to prawo wygląda, ale jak wygląda jego stosowanie. Ono nie jest stosowane de facto. Istnieje coś takiego jak szara władza, zarówno w szpitalach, w szkołach, w innych instytucjach. Szara, to znaczy po prostu nie do końca oficjalna władza księży. I tych aborcji się po prostu nie dokonuje nawet wtedy, kiedy istnieją wskazania prawne, wskazania medyczne i tak dalej. Znaczy, pewno są takie dwa powody. Raz, że uważam, że prawo do aborcji no jest po prostu jednym z podstawowych praw człowieka, bo to jest prawo wolnościowe, to jest prawo do wolnego wyboru. Jeśli założymy to, czego prawa strona nie zakłada, że w gruncie rzeczy kobiety są dosyć rozsądne i na pewno nie jest tak, że zachodzą w ciąży po to, żeby dokonać aborcji, tylko zachodzą w ciąży po to, żeby urodzić dziecko, ale czasem są takie sytuacje, kiedy ta ciąża jest absolutnie niepożądana z różnych powodów. Ja uważam, że ekonomiczne powody to jest znak rozsądku i odpowiedzialnego wychowania, to oczywiście to prawo muszą mieć i to prawo jest po prostu no, podstawowym prawem człowieka. A nie jest to prawo do zabijania, tylko to jest prawo decydowania. Ale ta ustawa, która teraz obowiązuje, to spełnia te wymogi, o których pani mówi? Ja powiedziałam, że to są takie wymogi absolutnie minimum, prawda? Znaczy, wydaje się, że kobieta zgwałcona, kobieta, której... Chora. Chora, czy kobieta, która ma pewność, że płód będzie poważnie uszkodzony. Nie może rodzić dziecka. Oczywiście ona, gdyby miała wybór, to mogłaby to zrobić i to jest być może jakieś postępowanie heroiczne, ale w sytuacji, w której się kobiety przymusza do rodzenia, albo poprzez prawo, albo poprzez jakby brak możliwości działania zgodnego z prawem, czyli dokonania legalnej aborcji, ta kobieta jest po prostu sprowadzona do roli instrumentu i tę wersję ustawy nowej, zrygoryzowanej, którą przeczytałam, to się po prostu włos jeży na głowie. Znaczy po prostu naprawdę to jest coś tak potworny twór prawny, który sprowadza kobietę no, do roli właściwie biernego instrumentu, bo ona tam właściwie będzie zmuszana do rodzenia dzieci chorych, zmuszana do rodzenia po gwałcie. Nie ma praktycznie żadnego dostępu do antykoncepcji, do środków wczesnoporonnych czy pigułki pojle. No, to jest po prostu jakiś absolutny horror. Bo jeśli postęp w ogóle polega na tym, że człowiek jest coraz bardziej wolny, ma coraz więcej wyboru, coraz bardziej jest odpowiedzialny w związku z tym, to nagle kobieta znajduje się w sytuacji, w której jest jakimś mechanizmem, który jest zupełnie bezwolny, a którego, że tak powiem, wola decyzyjna i to, co najważniejsze w życiu kobiety, czyli znaczy najważniejsze, jedna z ważnych rzeczy, jak macierzyństwo i kształt rodziny, zależą de facto od polityków, którym zależy, żeby z kolei demografia w Polsce rosła w siły. No to jest po prostu horror. A wczoraj Komitet Ratujmy Kobiety złożył w Sejmie właśnie dokumenty, które jakby rozpoczynają też zbieranie podpisów pod
projektem liberalizującym tę ustawę, która teraz obowiązuje. Czy w ogóle myśli Pani, że to się może powieść? Nie, znaczy z punktu widzenia, to są dwa punkty widzenia. Trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów w 3 miesiące. To jest, znaczy, pierwszy punkt widzenia to jest taki czysto pragmatyczny. Po to, żeby zachować ten kompromis, który mamy, to absolutnie musimy metodą tak zwanej napiętej cięciwy przedstawiać coś, co pokazuje, horyzonty są inne, świat wygląda zupełnie inaczej i być może w ramach tej walki zostanie zachowane to, co jest. Natomiast ja jestem oczywiście za tym, żeby to była de facto liberalna ustawa, żeby to była normalna ustawa, żeby to była taka ustawa, jak jest we Francji, w Niemczech, w każdym kraju, do którego dobrobytu i wolności prowadzujemy. Ale Pani Profesor, wiadomo, że ten Sejm nie zliberalizuje tej ustawy. No nie zrealizuje. Czyli raczej chodzi o to, żeby jej nie zaostrzył. No ale nie, chodzi też o taką sprawę symboliczną. No, jeśli znajdzie się w kraju, nie wiem, 500 000 obywateli, którzy są za tym, żeby kobieta była po prostu próbówką do rodzenia dzieci, no to musi się w tym kraju również znaleźć jakaś grupa w ramach projektu obywatelskiego, która powie, nie, stop, kobieta ma takie same prawa, takie same możliwości, jest człowiekiem. Ja mam takie stanowisko, zgodnie z którym kobiety mają prawo do aborcji, bo to jest jedno z praw człowieczych. Natomiast państwo powinno zrobić wszystko, żeby to prawo było puste, żeby nie trzeba było z tego korzystać. I rzeczywiście państwo powinno cały wysiłek włożyć po prostu w dobrą, nowoczesną edukację seksualną, dostępność do środków antykoncepcyjnych itd., itd. No, a jeśli państwo odmawia tego, a jednocześnie odmawia prawa do aborcji w sytuacjach, powiedziałabym, radykalnych, bo ta odmowa prawa do aborcji, ta ustawa, która rygoryzuje, ona idzie też w kierunku zupełnie upiornym, znaczy zakazu badań prenatalnych na przykład. W Gdańsku niedawno urodziły się trojaczki, których wszystkie miały zespół Downa. Takie rzeczy, nie wiem, takie rzeczy bywają w krajach naprawdę, teraz się nie używa tego sformułowania, trzeciego czy czwartego świata i są opisywane w annałach reporterskich jako coś niewiarygodnego. Kobieta, która jest w takiej potrójnej ciąży, musi mieć zrobione badania. U nas się ich nie robi. No po prostu, naprawdę, ja mam wrażenie, że stajemy się krajem coraz bardziej interesującym tylko z punktu widzenia turystycznego. Przyjeżdżajcie do Polski, średniowiecze w środku cywilizacji.